Jaki będzie koniec wszechświata? Rozpadnie się w imponującej eksplozji? Zapadnie się w siebie? A może powoli zamarznie na śmierć? Naukowcy myślą o rzeczach niewyobrażalnych i sprawach ostatecznych. O kresie kosmosu. Śmierć Wszechświata. W najodleglejszych zakątkach przestrzeni trwają zmagania. Nikt ich nie widział, ale naukowcy są pewni, że się toczą. Skutki będą straszliwe. Wszechświat zmierza ku końcowi, który nastąpi dopiero za miliardy lat. Ale jest nieunikniony. Wyobrażenie go sobie jest wyzwaniem dla astrofizyków z całego świata. Kierują najnowocześniejszy sprzęt ku niebu, by odszyfrować tajemnice naszego losu. Prognozy są przerażające. W jednym scenariuszu grawitacja zmiażdży wszechświat, który zapadnie się jak balon pozbawiony powietrza. Wszechświat powróci do pierwotnej wielkości. To wielki skurcz. Kresem wszechświata po zapadnięciu się materii w siebie byłaby ognista kula. Dramatyczne wydarzenie. Może być też wielki chłód. Wszechświat będzie się rozszerzał, a jądrowe reaktory napędzające gwiazdy się wypalą. Wszechświat będzie zimny i martwy. Druga możliwość jest równie smutna. Wszechświat będzie się rozszerzał przez cały czas, coraz zimniejszy i bardziej przepastny. Najbliżsi sąsiedzi będą coraz dalej. Zostaniemy wśród izolowanych gwiazd i galaktyk. Może być także bardziej widowiskowy koniec, w którym wszystko rozpadnie się na strzępy do ostatniego atomu. Wyobraźmy sobie balon, w którym jest za dużo powietrza. Pęknie z hukiem. To bardziej efektowne niż wielki chłód i równie wstrząsające jak wielki skurcz. Wszechświat będzie rozszerzał się w coraz szybszym tempie. W końcu osnowa czasoprzestrzeni nie zdoła utrzymać go w całości. Każda wersja jest równie dramatyczna. By zrozumieć, jaki może być koniec, uczeni sięgają do początków. Poszukiwanie wyjaśnień zaczęło się w obserwatorium na górze Wilsona, dominującej nad Pasadeną w Kalifornii. W 1929 roku, podczas obserwacji przez największy wówczas teleskop świata, Edwin Hubble dokonał przedziwnego odkrycia. Wszechświat się rozszerza. Odkrycie Hubble'a przyniosło nowy obraz Wszechświata. Okazał się dynamicznym środowiskiem, rozwijającym się w czasie. Wcześniej poglądy na kosmologię były zupełnie inne. Przed Hubble'em astronomowie uważali, że Wszechświat jest statyczny i niezmienny. Odkrycie, że się rozszerza, oznaczało, że miał jakiś punkt startowy. Początek. To nasunęło pomysł, że gdyby film o kosmosie puścić wstecz, doszlibyśmy do punktu, w którym wszystko się zaczęło. Tak powstała koncepcja wielkiego wybuchu. Wielki wybuch. Ułamek sekundy, w którym wszechświat i wszystko, co istnieje, wyrwało się do istnienia z punktu mniejszego niż atom. Popularnym nieporozumieniem na temat wielkiego wybuchu jest chęć zidentyfikowania miejsca, w którym się wydarzył. Należy raczej myśleć o tym, że wybuch równocześnie utworzył całą przestrzeń, która wciąż rozszerza się aż do dziś.
Jeżeli wszechświat rozszerza się od wielkiego wybuchu, trzeba rozważyć możliwość, że kiedyś przestanie. Dlaczego? Najbardziej oczywistą przyczyną jest grawitacja. Co się wznosi, musi spaść. Gwiazdy, galaktyki i wszystko inne może odwrócić kierunek ruchu. Wszechświat zapadnie się, co niektórzy naukowcy nazywają wielkim skurczem. Weź czub i kadłub w ręce. Rozdziel je. Model rakiety daje wskazówkę, jak przebiegnie wielki skurcz. Rakieta jest jak wszechświat rozszerzający się po wielkim wybuchu. Początkowy impuls pozwala jej pokonywać siłę ciężkości. 5, 4, 3, 2, 1. Działanie silnika odrywa rakietę od wyrzutni. Wzlatuje w górę, lekceważąc grawitację. Na razie. Wydaje się, że nigdy się nie zatrzyma. Ale siła przyciągania nie pozwoli, by lot trwał wiecznie. Gdy kończy się paliwo, rakieta zwalnia, zatrzymuje się i zaczyna opadać na ziemię. Tak może przebiegać wielki skurcz. Cały wszechświat zostanie cofnięty na wyrzutnie. Wszechświat ma swój pęd i swoją energię, które powodują jego ekspansję. Ale jest prawdopodobnie moment, w którym wszechświat zatrzyma się jak rakieta, która dotarła do pułapu i zacznie się cofać pod wpływem grawitacji. W tym scenariuszu wszechświat mógłby wrócić do pierwotnego stanu tuż przed wielkim wybuchem. Nastąpiłaby wieczna huśtawka tworzenia i zagłady. Teoria wielkiego skurczu poruszyła środowisko naukowe. Kosmolodzy zastanawiali się, czy istnieją formy energii, która uchroni wszechświat przed zapadnięciem się. Poszukiwanie takich sił doprowadziło do nowych teorii na temat budowy wszechświata i możliwych dróg jego ewolucji. Wskazówek co do tego, jak mogłoby to przebiegać, dostarczają jedne z najpotężniejszych i tajemniczych zjawisk w kosmosie – czarne dziury. Rozważania nad ostatnimi chwilami wszechświata wymagają zastosowania wyjątkowych urządzeń. Z odległego wulkanu na Hawajach astronomowie obserwują zmagania kształtujące los kosmosu. Na wysokości prawie 4300 metrów teleskopy Kecka przybliżają astronomom obrazy odległych zakątków przestrzeni. Postawiono je tutaj, bo przyrządom przeszkadzają światła miast i zanieczyszczenie powietrza. Ciężkie warunki utrudniają tu pracę, ale dla naukowców tropiących wielkie tajemnice nieba to raj. Znakomita lokalizacja. Powietrze jest oczywiście bardzo rozrzedzone i pracuje się niełatwo, ale teleskopy są zdumiewająco potężne, a my jesteśmy ambitnymi astronomami. Nie zajmujemy się tym, co łatwe. Staramy się oglądać najsłabsze obiekty, aby dotrzeć do peryferii Wszechświata. Najbardziej odległe miejsca opowiadają nam o dzieciństwie kosmosu. Astronomowie tacy jak Richard Ellis pracują nad problemem, który fascynował kosmologów od czasu Edwina Hubble'a. Wiadomo, że wszechświat się rozszerza, ale nie wiadomo jak szybko. Bez tej informacji trudno o dokładne prognozy. Odpowiedź tkwi w przeszłości. Astronomowie korzystają z teleskopów jak z maszyny czasu. Badamy odległe galaktyki, bo widzimy je takimi, jakimi były bardzo dawno temu. Richard Ellis i inni naukowcy kierują teleskopy na światło z przeszłości.
Ich spostrzeżenia mogą uzasadnić głoszone od dawna teorie poprzez badanie obiektów, które do tej pory były niedostępne obserwacji. Astronomowie przekonują się, że pewne przewidywania Einsteina mogą doprowadzić do ostatecznego sprasowania kosmosu. Einstein stwierdził, że we Wszechświecie jest więcej materii niż widzimy. Przewidział istnienie obszarów o grawitacji tak potężnej, że nawet światło nie jest w stanie ich opuścić. W jednej z odległych galaktyk astronomowie odnaleźli silne źródło promieni rentgena w miejscu, w którym niczego nie było widać. Obiekt leżał w gwiazdozbiorze Łabędzia i był ciemny. Ale niewątpliwie istniał. Cokolwiek wysyłało promienie rentgena miało masę siedmiokrotnie większą od naszego Słońca. Było bez nazwy, więc nazwano je czarną dziurą. Czarne dziury są dla naukowców modelem teorii wielkiego skurczu. Kiedy gwiazdom kończy się paliwo jądrowe, zapadają się. Robią się mniejsze i znacznie gęstsze. Zaczynają ściągać otaczającą materię jak podczas wielkiego skurczu. Przyciąganie jest tak potężne, że coś, co zbliży się do czarnej dziury, zostaje na zawsze złapane w pułapkę. Nawet światło nie może uciec. Możliwość, że coś niewidzialnego jest do wykrycia i decyduje o naszym ostatecznym losie, oszałamia. Czarny brezent przedstawia przestrzeń, która jest względnie płaska. Ale umieszczenie w niej masywnego przedmiotu wywołuje zakrzywienie. To moneta, która krąży po naprawdę pięknej, kołowej orbicie. Czarna dziura złapała ją w pułapkę i zmusiła do obiegu. Orbita stopniowo się kurczy. W końcu moneta spadnie do czarnej dziury. A gdyby nasz wszechświat ostatecznie zapadł się w siebie? Czy przyciąganie grawitacyjne całej masy jest na tyle duże, że wszystko trafi do ogromnej czarnej dziury? W końcu powstanie osobliwość. To jedna z możliwych wersji losu Wszechświata. Zakończymy w osobliwości. Powstaliśmy z jednej, dojdziemy do drugiej. Czarne dziury przypominają obiekt, z którego powstał Wszechświat. Fizyka jest analogiczna. Może taki będzie kres. Rozproszone czarne dziury są w kosmosie. Grawitacja czarnych dziur to lokalna wersja oddziaływania, które może spowodować zapadnięcie się Wszechświata. Źródłem sił jest ciemna materia, często nazywana kosmicznym spoiwem. Zajmijmy się kosmologią. Ciemna materia przyciąga obiekty. Działa ku centrum. Ciemna energia ma wpływ odwrotny, powoduje odpychanie i ucieczkę galaktyk. Wir podczas pokazu udaje siłę grawitacji ciemnej materii. Zielony barwnik ze strzykawki pokazuje, że obiekty skupiają się pod jej wpływem. Obecność ciemnej materii działa na gaz we Wszechświecie jak magnes, doprowadzając do jego koncentracji. W taki sposób w rozszerzającym się kosmosie powstała droga mleczna. Małe obiekty łączyły się w większe. To przyciągające konstruktywne działanie grawitacji. Gdyby była jedyną siłą, w pewnej chwili Wszechświat przestałby się rozszerzać. Zacząłby maleć i ostatecznie zakończyłby istnienie wielkim skurczem. Ciemna materia jest odpowiedzialna za szybkie powstawanie galaktyk. Gdybyśmy musieli czekać na wyniki ciążenia zwykłej materii, nie byłoby gdzie i komu zadawać tych pytań. Kosmos istnieje za krótko, by grawitacja zwykłej materii mogła ją skupić w znane nam struktury. Ciemna materia musi istnieć, by ten proces był szybszy.
Wszechświat nadal się rozszerza i nie wykazuje żadnych oznak zapadania się. To sugeruje, że rozpychające siły ciemnej energii mogą być silniejsze niż ciemna materia. Ale uczeni muszą to sprawdzić. Szukają śladów w jednych z najgwałtowniejszych zjawisk we Wszechświecie. Studiujemy wybuchy gwiazd. Może poprzez nie obliczymy tempo rozszerzania się Wszechświata. Eksplozje kończą życie gwiazd podobnych do naszego Słońca. Paliwo jądrowe wyczerpuje się. Zewnętrzna część gwiazdy rozlatuje się, a środek zapada, tworząc białego karła. Wraz z białym karłem krąży czasem inna gwiazda. Tworzą układ podwójny. Jeżeli materia z towarzyszącej gwiazdy spada na białego karła, wywołuje widowiskowy pokaz pirotechniczny. Naukowcy uważają wybuchające gwiazdy, supernowe, jak ta na obrazie uzyskanym przez teleskop Hubble'a, za niezawodną miarę prędkości ekspansji kosmosu. Ich krótkie i jasne eksplozje pozwalają śledzić rozszerzanie się Wszechświata i mierzyć jego tempo. Białe karły to w zasadzie bomby jądrowe. Wybuchają z określoną jasnością, co trwa pewien czas. Rozbłysk zanika w typowy sposób. To wzorce światłości. Zachowują się zawsze tak samo w każdym miejscu Wszechświata. Astronomowie mierzą odległość i prędkość ruchu gwiazd, sprawdzając przesunięcie widm ku czerwieni. Im szybciej się poruszają, tym bardziej czerwone wydaje się jej światło. Gdy badamy widmo supernowej, uzyskujemy charakterystykę jej składu chemicznego i mierzymy prędkość rozszerzania się otoczki wyrzuconej przez początkową eksplozję. Na podstawie tych wyników możemy lepiej badać wiele zjawisk z zakresu fizyki. Prędkość ucieczki galaktyk z supernowymi można wykorzystać do pomiaru tempa rozszerzania się dalekich okolic Wszechświata. Możemy porównać prędkość galaktyk z ich odległością. Te dane pozwolą astronomom stwierdzić, czy Wszechświat odwróci kierunek zmian i podąży do wielkiego skurczu. Albo doprowadzą ich do odmiennego wniosku. Doktor Ellis szuka wskazówek w obserwatorium Kecka na Hawajach. Teleskop stoi na szczycie ogromnego wulkanu. Badacze są w pokoju pomiarowym w innej części wyspy. Linie emisyjne w czerwonej części widma. W tym samym czasie światło odległych galaktyk, chwytane przez teleskop Kecka na Hawajach, analizuje Johan Reszar z Politechniki Kalifornijskiej w Pasadenie. Sprawdza, czy zdoła odnaleźć widmo jakiegokolwiek ze znanych pierwiastków przesunięte do czerwonej części widma. Możemy przełożyć to na prędkość, z jaką porusza się odległa galaktyka. Dla nas to miara rozszerzania się Wszechświata. Analiza przesunięcia ku czerwieni służy określeniu przyszłości kosmosu. Wyraźne obrazy nieba z nowoczesnych teleskopów pozwoliły stwierdzić, że przesunięcie ku czerwieni dla odległych galaktyk jest większe niż poprzednio przypuszczano. To groźne. Wszechświat rozszerza się coraz szybciej. Tym, co obserwujemy, nie możemy tego wyjaśnić. Ale fakty wydają się niepodważalne. Jakaś niewidzialna siła przeciwstawia się grawitacji. Kosmologowie wiążą ją z ciemną energią. Kiedy Wszechświat był młody, grawitacja była siłą dominującą. Tu widzimy galaktyki utrzymywane razem przez grawitację, reprezentowane przez cząstki na powierzchni wody.
Około 7 miliardów lat temu ciemna energia i grawitacja były w równowadze, ale wszechświat nadal się rozszerza. Gęstość maleje, to też ciemna energia zaczyna dominować. Dlatego tempo zmian wzrasta, a ciemna energia jest głównym aktorem przestrzeni. Wszechświat powstał z pewną ilością energii. Staramy się oszacować, ile jej jest. Wiemy, że rozszerza się wraz z upływem czasu i że proces przyspiesza. Ale nie wiemy, czy przyspieszenie się zwiększa, czy zmniejsza. Próbujemy to zrozumieć. W tym celu musimy wiedzieć, ile jest energii i ile materii. Historia Wszechświata to zmagania między ciemną materią i ciemną energią. Te dwie siły są przeciwstawne. Powstanie kosmosu i jego przyszłość jest wynikiem konkurencji między nimi. Teoria wielkiego skurczu to domena naukowców widzących dominujący czynnik w ciemnej materii. Obecnie astronomowie podejrzewają, że ciemna energia jest dużo powszechniejsza. Jeżeli tak, to koniec może być dramatyczny i nagły. Ucieczka rozerwie układy słoneczne i gwiazdy. W końcu będzie tak silna, że rozszarpie materię, pozrywa wiązania, atomy i sprowadzi wszystko do cząstek elementarnych. To będzie koniec Wszechświata. Walka między ciemną materią, która trzyma Wszechświat razem, a ciemną energią, która usiłuje go rozbić, może doprowadzić do zniszczenia. Jeżeli zwycięży ciemna materia, Wszechświat się zapadnie. Jeżeli ciemna energia, wszystko rozleci się na strzępy. Rozszerzenie się będzie tak silne, że rozbije cały Wszechświat. To ironia losu. Ciemna energia, która uformowała nasz wspaniały Wszechświat, teraz popycha go ku zagładzie. By przekonać się, czy ciemna energia rzeczywiście zwycięży, naukowcy muszą zmierzyć tempo ekspansji. Najwidoczniejszą cechą Wszechświata jest to, że się rozszerza. Każda galaktyka oddala się od sąsiednich. Kiedy patrzymy na nocne niebo, widzimy przez teleskopy odległe gwiazdy, galaktyki, gromady galaktyk. Wszystkie oddalają się od nas. Możemy to pokazać na nadmuchiwanym balonie. Widzimy, że każda kropka na czarnej, jak nocne niebo kuli, odsuwa się od innych. Ale o Wszechświecie i jego rozszerzaniu się wiemy coś więcej. Ekspansja robi się szybsza. Kosmos powiększa się w coraz większym tempie. Nie wiemy dokładnie, jak duży to efekt. Ale przy odpowiedniej skali może się zdarzyć coś naprawdę dramatycznego. Wszechświat może ulec wielkiemu rozdarciu. To doskonałe. Znakomita robota. Wielka wersja modelu, którego używam na wykładach. Dr Robert Caldwell przeprowadza eksperyment, który pokaże, jak ciemna energia wpływa na zachowanie Wszechświata. Używa broni do paintballa na ciężarówce. Można ją ustawić pod dowolnym kątem. Co o tym myślisz? Pojazd zjeżdża ze wzniesienia. Grawitacja przyspiesza go tak, jak ciemna energia rozpycha Wszechświat od wewnątrz, powodując jego rozszerzanie. Zjazd jest coraz szybszy. Broń zostawia na jezdni kropki w regularnych, jednosekundowych odstępach. Caldwell mierzy odległość między kropkami, by obliczyć wartość przyspieszenia. Dane z tego eksperymentu pozwolą porównać grawitację z działaniem ciemnej energii w kosmosie. Zaczęliśmy myśleć o wielkim rozdarciu, kiedy odkryto, że tempo rozszerzania się Wszechświata wzrasta. Wielkość efektu nie jest znana. Pomiar jest przedmiotem wysiłku wielu astronomów. Jak dokładnie wyglądał dotychczasowy rozwój Wszechświata i co będzie w przyszłości? Szczegóły nie są znane,
ale są dowody na to, że przyspieszenie przekracza poziom umożliwiający rozbieganie i rozdarcie wszechświata. Fantastycznie. Mamy cenne dane. Jak to zmierzyć? Daj tamten koniec. 1,73 m. Eksperyment ma pokazać analogię między pojazdem rozpędzanym przez niewidzialną siłę ciężkości i przyspieszającym wszechświatem. Jestem zadowolony, że mamy długą taśmę mierniczą, bo odległości dość szybko rosną. Po kilku etapach odległości między śladami farby urosły prawie 7-krotnie. Gdyby ciężarówka poruszała się w kosmosie, osiągnęłaby 160 km na godzinę po minucie i ponad 1600 po 10 minutach. Robi się spora. Problemem Roberta Caldwella jest to, czy ten sam charakter wzrostu i przyspieszania występuje w kosmosie. To są wyniki uzyskane z Ericiem. Skumulowana droga przebyta przez samochód w funkcji czasu. Bardzo ładna parabola, dokładnie zgodna z oczekiwaniami. Tu są inne obliczenia, które dotyczą przyspieszenia wszechświata. Wyniki Roberta Caldwella pokazują, że efekty na Ziemi są podobne do obserwowanych w przestrzeni. Pokaz uzmysławia dramatyczne tempo powiększania się kosmosu. Na oko trudno oszacować jakość dopasowania, ale analiza wskazuje, że przyspieszanie wszechświata dobrze pasuje do tego modelu. Jeżeli tak jak ciężarówka wszechświat będzie nieustannie przyspieszał, to za miliardy lat może się rozsypać. Dalekie gwiazdy i galaktyki zostaną odciągnięte jeszcze dalej. Ale nie dotrwamy do chłodu w samotności. Koniec wszechświata będzie ekscytujący, dramatyczny i gwałtowny. Zanim nastąpi, rozpadną się gwiazdy, planety, a nawet atomy. Tak będzie najwcześniej za 50 miliardów lat, ale perspektywa jest interesująca. Jak będzie wyglądał rozpad atomów? Filiżanka do kawy jest stała. Atomy łączą się i tworzą coś, co nie przepuści nawet kropli cappuccino. Powiększmy ten obraz tak, jak oglądamy kosmos. Mijamy cząsteczki i dochodzimy do atomów. Stała filiżanka jest zlepkiem cząstek elementarnych, powiązanych oddziaływaniami w znane substancje. Jeżeli cząstki się oddalą, wiązania formujące filiżankę przestaną działać. Atomy nie będą tworzyć cząsteczek. Połączenia między cząstkami przestaną istnieć. Materia, z której składa się filiżanka, zniknie, rozpadnie się. Taki dramatyczny koniec przewiduje Robert Caldwell. Co zobaczylibyśmy stojąc w tym momencie na Ziemi albo innej planecie? Zbliżającą się ścianę ciemności. Przesłaniałaby gwiazdy, galaktyki i w końcu otoczyłaby planetę. Wkrótce zaczęłyby się rozpadać nasze atomy. Ściana ciemności skurczyłaby się do punktu i to byłby kres wszechświata. Według Roberta Caldwella od tego momentu dzielą nas jeszcze miliardy lat. Będzie dość czasu na kontynuację badań. To właściwie powieść detektywistyczna. Staramy się ustalić, co albo kto jest winny przyspieszenia ekspansji wszechświata. Przypuszczamy, że potrafimy go nazwać. To ciemna energia. Ale nie znamy sposobu jej działania. Musimy mieć więcej informacji o fizyce ciemnej energii.
Chcemy dokładnie wiedzieć, jak się zachowuje i z czego jest złożona. Znając odpowiedzi na te pytania, będziemy mogli określić los Wszechświata. Wielkie rozdarcie to jedna z teorii. Krążący poza atmosferą i spoglądający daleko w przestrzeń teleskop Hubble'a sugeruje naukowcom mniej gwałtowny, ale równie nieunikniony koniec Wszechświata. Naukowcy uważają, że Wszechświat się rozszerza. Przy dużym tempie może się to skończyć wielkim rozdarciem, w którym wszystko się rozpadnie. Jeśli będzie puchł wolniej, to zamiast się rozlecieć, stanie się ciemne, zimne i bez życia. Jeżeli ciemna energia będzie działać stale tak samo i ekspansja będzie trwała w tym samym tempie, Wszechświat będzie rósł bez końca i osiągnie bardzo smutny stan. Zrobi się chłodny i w końcu zamarznie. Doświadczalną podstawą teorii końca Wszechświata są m.in. obserwacje teleskopu kosmicznego Hubble'a. Okrąża Ziemię od 1990 roku i ma niezakłócony widok na kosmos. Dostarcza na Ziemię obrazy nadzwyczajnej jakości i szczegółowości. Na ich podstawie astronomowie doskonalą prognozy przyszłych losów Wszechświata. To przykład bardzo odległych obiektów sfotografowanych przez Hubble'a. Można go skierować na mały fragment nieba. Przed startem Hubble'a na typowym zdjęciu z ziemskiego teleskopu ten obszar miał wielkość znaczka pocztowego. Nagle sięgnęliśmy dalej, rejestrując na pierwszym zdjęciu 4000 galaktyk niewidocznych z Ziemi. Ogromna potęga. Każda z tych plam to galaktyka. W każdej jest około 100 miliardów gwiazd. Astronomowie niecierpliwie czekają na każdy obraz z Hubble'a. Przybliża ich on do rozwiązania tajemnic Wszechświata. Dzięki przetwarzaniu obrazów na komputerach i wychwytywaniu różnic między fotografiami, możemy usunąć z obrazu inne galaktyki. Pozostaje ten bąbel. Nie wygląda efektownie, ale to supernowa. Nie zobaczylibyśmy jej bez Hubble'a. Kosmiczny teleskop widzi więcej niż tylko gwiazdy i galaktyki. Można go skierować na jeden z podstawowych elementów kosmosu. Niewidzialny składnik może powstrzymać działanie ciemnej energii i spowodować wielki chłód. To ciemna materia. Naukowcy uważają, że ciemna materia trzyma razem Wszechświat i może zapobiec wielkiemu rozpruciu. Dowody jej istnienia są na niektórych obrazach bliskich galaktyk. Czasem galaktyki mają otoczki. Inne ukazują się tam, gdzie naprawdę ich nie ma. To obrazy odleglejszych galaktyk położonych za obserwowaną. Astronomowie podejrzewają, że to złudzenie spowodowane przez ciemną materię stanowiącą soczewkę grawitacyjną. Światło z odległych źródeł jest zakrzywiane, bo przestrzeń jest deformowana przez pole grawitacyjne gwiazd i ciemnej materii. Im więcej ciemnej materii między Ziemią a odległą galaktyką, tym większe odchylenie światła i szansa na zapanowanie wielkiego chłodu. Soczewki grawitacyjne są wspaniałym narzędziem dla astronomów. Przesunięcie barwy dalekich galaktyk pozwala śledzić rozkład ciemnej materii zależnie od odległości. Zakładamy model ułożenia wyidealizowanych galaktyk na niebie. Światło biegnie od nich obok skupisk ciemnej materii. To, co widzimy, jest złudzeniem, jakby wynikiem patrzenia przez okulary, których obecności nie czujemy. Jeżeli uda się określić odchylenie, można wykreślić rozkład ciemnej materii. Sprawdzamy, czy przestrzeń wokół ciemnej materii zachowuje się zgodnie z naszymi wyobrażeniami o grawitacji. Z
Sprawdzenie tego, czy dominuje ciemna materia, czy ciemna energia, pozwoli naukowcom precyzyjniej opowiedzieć się za wielkim chłodem lub wielkim rozdarciem. Obecnie ciemna energia wydaje się być górą, ale do jakiego stopnia? Rozwiązanie tej tajemnicy jest w rękach astronomów mierzących tempo rozszerzania się wszechświata. Na Ziemi łatwo zmierzyć prędkość ruchu. Na przykład samolot jest stosunkowo blisko. Możemy go obserwować i określić prędkość, mierząc pokonaną odległość i czas, w jakim to zrobił. Ale światło od gwiazdy może wędrować miliony albo miliardy lat, zanim dotrze do Ziemi. Gdy ją obserwujemy, od dawna może nie istnieć. Jest za daleko, by pomiar prędkości albo odległości był dokładny. Wszechświat rozszerza się, ale naukowcy nie mogą dać precyzyjnej odpowiedzi, jak szybko. Rozwikłanie tajemnicy przybliżają bardziej precyzyjne obrazy kosmosu. Tych galaktyk nie widzieliśmy przed startem teleskopu kosmicznego. Udoskonalenie technik obserwacyjnych jest zdumiewające. Możemy sporządzić mapę rozwoju wszechświata o niewyobrażalnej kiedyś precyzji. Wyraźniejsze obrazy nieba ułatwiają ocenę tempa ekspansji. Ostatecznie wszystkie źródła energii, reaktory jądrowe w centrach gwiazd wygasną. Jeżeli wszechświat nadal będzie się rozszerzał, stanie się mroźny. Nastąpi wielki chłód. W tym scenariuszu Ziemia będzie samotną, zimną planetą. Odległości między gwiazdami staną się tak ogromne, że przestaną być widoczne. Z czasem się wypalą i wszechświat pozostanie zamrożony. Ta koncepcja była bliska Einsteinowi i Hubble'owi. Żaden z nich nie dożył do jej weryfikacji. Wyobraźmy sobie Edwina Hubble'a i Alberta Einsteina obserwujących postęp badań. Rozszerzający się wszechświat był naturalną konsekwencją teorii Einsteina. Ale fizyk opowiadał się za widoczną niezmiennością kosmosu. Edwin Hubble desperacko chciał dowieść, że wszechświat zwolni tempo rozszerzania. Obydwaj się myli. On przyspiesza. Gdy Einstein rozwijał ogólną teorię względności, nie wiedzieliśmy o istnieniu galaktyk poza Drogą Mleczną i o rozszerzaniu się Wszechświata. Choć wzory bezdyskusyjnie wskazywały na fakt ewolucji Wszechświata, Einsteinowi zabrakło odwagi, by stwierdzić, że będzie się rozszerzał albo kurczył. Jego prace były podstawą do postulowania istnienia ciemnej materii i ciemnej energii, które zadecydują o losie kosmosu. Ta kula demonstruje przebieg wielkiego chłodu. Spadające kulki są jak gwiazdy, które powstały po wielkim wybuchu. Ciemna energia rozpycha je na zewnątrz. Ciemna materia przytrzymuje. Podczas wielkiego chłodu rozszerzanie trwałoby aż do wyczerpania paliwa jądrowego i wygaśnięcia gwiazd. Z perspektywy Ziemi najpierw zaniknie światło słoneczne. Słońce osłabnie po wypaleniu się wodoru. Ziemia będzie zimna i bez życia. Miliardy lat po zagładzie ludzi obiekty kosmiczne oddalą się poza zasięg wzroku. Niektóre najmłodsze gwiazdy przetrwają, ale większość z nich wygaśnie. Kotły napędzające wszechświat przestaną działać. Ciemny kosmos nadal będzie się rozszerzał, zamrożony i bez bujnego niegdyś życia.
Ostatecznie, jeżeli nic nie zmieni się w proporcji składników, wszechświat będzie rozszerzał się bez końca. Będzie się stawał coraz zimniejszy. W końcu nawet sąsiednie galaktyki będą tak daleko, że przestaną być widoczne. Kosmos będzie zimnym, ciemnym i bardzo samotnym miejscem. Astronomowie muszą wiele się nauczyć o ciemnej energii i ciemnej materii. Najnowsze informacje pochodzą z obserwacji dalekiego kosmosu, które pomagają interpretować historię i los Wszechświata. Nocne niebo wydaje się spokojnym miejscem, ale w rzeczywistości potężne siły pchają je nieubłaganie ku zagładzie. Astronomowie dążą do rozwikłania wielkich tajemnic Wszechświata. Rozwiązanie może być ukryte w tym wielobarwnym obrazie. Co niewiarygodne, to mapa młodego Wszechświata niedługo po jego powstaniu. Jeszcze bardziej fantastyczne jest to, że wielka historia pomaga przepowiedzieć kres kosmosu. Aparat, który uchwycił ten obraz, nazywa się sondą anizotropii mikrofalowych Wilkinsona. To obraz krańców widocznego Wszechświata. Promieniowanie reliktowe pozostałe po piekle Wielkiego Wybuchu. Najstarsze światło, które możemy obserwować. Ta skamieniałość wczesnego kosmosu mówi nam wiele o składzie materii, tempie rozszerzania się i warunkach podczas narodzin Wszechświata. Satelita jest jednym z astronomicznych skarbów XXI wieku. Wcześniej nic nie dawało tak precyzyjnego obrazu energii pozostałej po Wielkim Wybuchu. Mikrofalowe promieniowanie tła jest prawie jednakowe w każdym kierunku. Aparatura mierzy niewielkie różnice, które mogą w końcu wykazać, jakie siły zdominują Wszechświat i jaki będzie jego koniec. Niebieskie plamy to miejsca, które podczas Wielkiego Wybuchu były nieco zimniejsze od średniej. Czerwone były nieznacznie gorętsze. Różnice temperatury ujawnione przez aparaturę informują naukowców o naturze materii i energii, która znalazła się w granicach Wszechświata. Można przeanalizować strukturę i znaleźć wskazówki nie tylko o budowie, lecz i o jego losie. Wzrokiem odbieramy tylko małą część widma elektromagnetycznego. Sonda zajmuje się znacznie szerszym widmem. To częstotliwości wykorzystywane w kuchenkach mikrofalowych. Przyrządy są tak dokładne, że dostrzegają zmianę temperatury o tysięczną stopnia. Ta czułość pomaga naukowcom obliczyć stosunek ciemnej materii do ciemnej energii. Proporcje określą sposób śmierci Wszechświata. Gromadzimy te pomiary i robimy mapę różnic. Zwiększając kontrast, uzyskujemy odchylenie od wartości średniej w chwili Wielkiego Wybuchu. Obraz jest mało czytelny, dopóki Gary Hinshaw nie poprawi kontrastu. Wtedy pojawia się mapa różnic. Patrząc na nią, cofamy się w czasie i otrzymujemy nowe wskazówki na temat dziejów Wszechświata. Oderwijmy się od sondy i wyruszmy drogą światła, które do niej dociera. Mijamy Marsa, Jowisza i Saturna, z którego światło leci do Ziemi godzinę. Pozostawiając Drogę Mleczną, docieramy do najbliższej galaktyki Andromedy, z której światło biegnie do nas 2 miliony 300 tysięcy lat.
to znaczy, że widzimy ją taką, jaka była 2 300 000 lat temu. W końcu cofamy się o ponad 13 miliardów lat. Wtedy pojawiło się pierwsze światło. Wcześniej całą przestrzeń wypełniał rozpalony wodór. Sonda potrafi sięgnąć tak daleko w przeszłość. Potwierdza ważne fakty o wszechświecie i o jego przeznaczeniu. Ostatnie jego chwile są łatwiejsze do przewidzenia dzięki nowej sondzie. Informacje przetworzone przez astronomów doprowadziły do kilku zdumiewających odkryć dotyczących szybkości ewolucji kosmosu. Tempo rozszerzania się potwierdza istnienie ciemnej energii i konieczność wyboru między wielkim chłodem i wielkim rozdarciem. Wszystkie dane, jakie napłynęły przez ostatnich 10 lat, wskazują, że ciemnej energii jest dwukrotnie więcej niż ciemnej materii. Ciemna energia to dominujący składnik wszechświata. Dowody wydają się bezsporne. Ciemna energia zwycięża i to ją astronomowie powinni uwzględniać, myśląc o początku i końcu wszechświata. Przed odkryciem ciemnej energii świat był dużo prostszy. Określając ilość materii we wszechświecie, potrafilibyśmy więcej powiedzieć o jego losie. Czasy prostych modeli minęły. Dowody wskazują na to, że wszechświat nadal będzie się rozszerzał. Ale czym to się skończy? Przez ostatnie stulecie wiedza o rozwoju wszechświata i jego rozszerzaniu się zrobiła ogromne postępy. Ale teraz pojawia się więcej pytań, niż znajdujemy odpowiedzi. Dlatego myślę, że następne dekady będą jeszcze bardziej ekscytujące. Na astronomów czeka masa problemów, jakie stawiają przed nimi teoretycy. Staramy się szybko znaleźć sposoby ich rozwiązania. To fascynująca przyszłość. Każda obserwacja weryfikuje teorię. Na tym polega nauka. Walka między ciemną materią a ciemną energią będzie trwała jeszcze miliardy lat. Ludzie znikną z powierzchni Ziemi znacznie wcześniej, niż nastąpi ostatni etap. Ale w nauce nie ma bardziej ważkich pytań niż zrozumienie, jak wszechświat powstał, jak funkcjonuje i jak się skończy. To niekończące się poszukiwanie napędza astronomię. Jakie będą odpowiedzi na podstawowe pytania o składniki wszechświata, naturę ciemnej materii i być może największe ze wszystkich, jaki będzie ostateczny los kosmosu?